Check, 1, 2, 2. Dobry wieczór, dzień dobry. Witamy ponownie w kolejnym odcinku podcastu Tak Brzmi Miasto. Ja nazywam się Michał Wójcik i moimi gośćmi są dzisiaj Jakub Lewicki i Andrzej Zagajewski z zespołu Hańba. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie znajdujecie się tu przypadkowo, zostaliście wybrani z wyselekcjonowanej grupy rozmówców jako specjaliści od tematu niezależność. Ja chciałem tylko jeszcze organizacyjnie przypomnieć, że na takbrzmimiasto.pl /blog ukazuje się ten podcast, ale też na naszym YouTubie Tak Brzmi Miasto. Temat całego miesiąca to właśnie temat niezależność, więc nie tylko ten podcast o nim traktuje, ale też wszelkie wpisy, które w czerwcu się będą na blogu ukazywać, ale przejdźmy do rozmowy. Mam zawsze taki problem z niezależnością w muzyce, bardzo ciężko mi to zdefiniować, więc chciałbym od razu pojechać z grubej rury i zapytać was, co to w ogóle oznacza, że ktoś jest artystą niezależnym czy zespołem niezależnym. Wydaje mi się, że są takie trochę dwie definicje, znaczy jedna jest tak zwana scena niezależna i do tej sceny się zalicza taką ogólno pojętą, nie wiem, muzykę gitarową, niszową, która obecnie jest w Polsce, jest wydawana najczęściej przez jakieś małe wytwórnie albo wytwórnie internetowe, albo wydawana samemu na Bandcampie. A druga opcja jest taka, że niezależny artysta to ten, który oczywiście nie ma nad sobą jakiegoś sztabu, menadżerów, wielkiego labelu albo jakiejś wielkiej organizacji i musi tworzyć coś pod kątem jakimś takim, pod kątem takim marketingowym i jakby to jest główny cel produkcji danej muzyki. Takie bym dał dwie definicje. Ja bym się skupił na tym, co Andrzej podał jako drugie, to znaczy artysta czy muzyk niezależny to ten, który robi wszystko sam i o wszystkim sam decyduje w dużej mierze. Więc jest niezależny nie tylko pod kątem artystycznym, ale też organizacyjnym, finansowym, każdym innym. Czyli z jednej strony pewien trend w muzyce, z drugiej strony pewien trend, czy pewien modus operandi, czyli taki trochę DIY, tak? Dobrze to zrozumiałem? Dokładnie. Okej. Mamy całą tak zwaną scenę niezalową i to właśnie chyba nawiązuje bardziej do tej pierwszej definicji gatunkowej. Mm-hmm. Czy czuliście się w jakimkolwiek momencie waszych, nazwijmy to, karier muzycznych częścią sceny niezalowej? Może ja zacznę, bo chyba pierwszy miałem z tym kontakt tak w tym takim stereotypowym rozumieniu, bo grałem w zespole, który się podpisywał pod tym, że gra tak zwany indie rock, czyli tutaj dla słuchaczy, którzy urodzili się w XXI wieku, już mogli nie wiedzieć, że gdzieś tam kiedyś na początku XXI wieku było coś takiego jak independent rock music, w skrócie indie rock, tak lecąc encyklopedycznie, i to była muzyka głównie gitarowa właśnie, brytyjsko-amerykańska w swoich korzeniach. No i w Polsce próbowano też tak grać. Było to bardzo mocno promowane swego czasu w trzecim programie Polskiego Radia. Były nawet pewne próby robienia festiwali pod tym kątem. Koniec końców okazało się, że to była tak naprawdę tylko fala pewnych zespołów. Część z nich przetrwała, część nie. No i gdzieś tam właśnie zaczynając swoją przygodę z muzyką, grałem w takim zespole, który się nazywał Super Q i próbował się podpinać właśnie stylistycznie, gatunkowo pod tak zwany indie rock. Natomiast na ile to było niezalowe, czy na ile to ma coś wspólnego z tym, co teraz rozumiemy przez niezal, nie wiem, pewnie niewiele. Teraz niezal się pewnie bardziej łączy z jakimiś dodatkowymi eksperymentami plus szeroko pojętym, mniejszym na przykład zwracaniem uwagi na kwestie techniczne czy jakościowe, a jednak pewną ekspresję twórczą. No, za moich czasów to był na przykład, nie wiem, Renton, Elsztat, Rotofobia, o takie magiczne nazwy gdzieś tam się przewijające, Pustki też swego czasu, kombajn do zbierania kur po wioskach i tak dalej. Więc wszelkie twory około cieślakowe, ścianko, trójmiejskie. O tak, oczywiście. Wydaje mi się, że współcześnie czy nasze pokolenie właśnie z tym łączy tak zwany niezal gitarowy.
jakieś jego początki. O, przede wszystkim, kurczę, The Car is on Fire, tak? I słynny portal Porcys, gdzie swoją drogą chyba też nas kiedyś obsmarowano. Więc wydaje mi się, że to, chociaż no, zawsze też była na przykład tak zwana scena punkowa, tak? Którą no, patrząc bardzo szeroko na tak zwaną niezależność muzyczną, też pewnie dałoby się gdzieś tam przypisać. Więc koniec końców te wszystkie łatki gatunkowe i ta cała próba skodyfikowania tak zwanego niezalu jest właśnie o kantce pupy potłuc, bo ważniejsze na końcu okazuje się tak naprawdę kto jak działa i jak funkcjonuje i na przykład na ile jest w stanie wybić się na tak zwaną właśnie niezależność nie tylko muzycznie, nie tylko organizacyjnie, ale też właśnie na przykład niezależność, nie wiem, gatunkową czy środowiskową, tak. To jest na przykład powód, dla którego ja uważam, że muzyka punkowa w dużej mierze nie jest muzyką właśnie do końca niezależną, bo jest absurdalnie wręcz uwikłana w jakieś scenowe, towarzyskie kwestie. Zabawne jest to, że wymieniłeś zespoły, z których kilka co najmniej miało kontrakt z majorsami. Była słynna wytwórnia CC Records, tak, czyli tam działająca pod BMG czy tam pod Warnerem. No dokładnie. Tak jest. Więc tak naprawdę te zespoły wydawały duże wytwórnie. To pokazuje trochę, że niezal jest takim konstruktem o cokolwiek płynnych granicach i że więcej tam jednak zależy od tego, jacy ludzie są zaangażowani w dany zespół i czy oni są uważani za członków środowiska, niż to, czy faktycznie zespół jest w danym wydawnictwie, czy w majorsie, czy działa DIY-owo. Czy zgadzacie się z tym? Mogę coś dodać właśnie. Jakby definicja, bo to co Kubuś mówi takim rysie historycznym sceny niezależnej i wydaje mi się ona się bardzo rozszerzyła i bardzo powiększyła i tak naprawdę w scenę niezależną można zaliczyć też scenę folkową, do którą my w jakiś sposób zaliczamy, nie wiem, zespół Sutari, ale też na przykład właśnie zespoły i punkowe, i hardkorowe, elektroniczne i psychodeliczny jazz, na przykład tak, który gra Boro z zespołem Lonkerze. I to wszystko naprawdę to jest taka jedna scena niezależna, a gatunkowo jest to bardzo, bardzo rozstrzelone. I też na przykład, też nie zawsze kontrakt, czy nam wydanie płyty w dużej wytwórni, nie zawsze się wiąże z moim zdaniem z pozbawieniem tego statusu bycia niezależnym, bo na przykład bardzo świeży przykład sprzed paru dni, czyli na przykład w Warnerze wydał płytę teraz Zdechły Osa, która płyta się nazywa Sprzedałem dupę. Nie wiem, czy Michale kojarzysz artystę. W każdym razie to jest taki, powiedzmy, taki punkowy raper i to jest taka cyberpunkowa muzyka. Bardzo, powiedzmy, że wulgarna i mocno kontestująca rzeczywistość. I po prostu jakby płyta promuje się w ten sposób, że Warner ją wydał, ale że powiedzieli, że może zrobić cokolwiek. Oni po prostu to wydadzą w ciemno, bo chcą mieć po prostu Zdechłego Osa. I Zdechły Osa podobno nie miał żadnych tutaj. No i słuchając tej płyty, która jest moim zdaniem bardzo dobra i brzmi po prostu bardzo brudno, słychać, że nie miał narzuconych żadnych tutaj odgórnych wytycznych, żeby jakąś płytę zrobić przebojową, dobrą. Nie musiał zrobić singla, dobrego teledysku, tylko te teledyski są takie niszowe, kręcone telefonem i po prostu bardzo amatorskie, ale przy tym po prostu bardzo dobre artystycznie. Więc wydaje mi się, że kontrakt z wytwórnią nie jest to taki, powiedzmy, wyznacznik bycia, nie wiem, artystą takim, który już nie jest na scenie niezależnej, bo można podpisać kontrakt z wytwórnią, wydać jedną płytę i tak się często wydarzyło z tymi zespołami, o których mówił Kuba, ale potem te zespoły albo się rozpadały, albo wracały z powrotem do działania DIY i grania, i wydawania płyty samemu. No tak niestety to działa, albo stety może. No tak jak Andrzej powiedział, tu nie chodzi o kontrakty i też nie chodzi o klasyfikacje gatunkowe, tylko właśnie bardziej chodzi o ten ostatni aspekt, czyli tą niezależność twórczą. No i oczywiście można sobie dyskutować, na ile ktoś jest niezależny twórczo podpisując kontrakt, no ale to już chyba każdy musi sobie jakoś w duchu ocenić, bo oczywiście właśnie wejdzie policja scenowa jakaś i powie, że hej kurde, sprzedał płytę, więc już się sprzedał, więc no już nie jest punkowcem. No i w tym momencie właśnie wchodzi Zdechły Osa, który mówi, że no w sumie wolałbym nikim nie być, niż być właśnie tam punkowcem czy hip-hopowcem, więc chyba to jest właśnie ta prawdziwa niezależność, choć też być może to jest tylko jakaś koncesjonowana buntowniczość i tego się dowiemy być może kiedyś albo nigdy. Zastanawiam się, czy przechodząc do tej drugiej definicji DIY-owej, nadal próbując dociec istoty niezależności,
Jak to było u was na początku? Który z projektów był pierwszy? Czy najpierw był Karoryfer, czy najpierw był zespół, czy najpierw był ten kolektyw, czy najpierw był Andrzej solo jako Ludwik Zamenhof, czy jak to wyglądało? To jest kiedyś, jak będziemy spisywać jakąś taką nikomu niepotrzebną antologię, to dojdziemy do tego, co było pierwsze, bo jest to dość... Pierwsze na pewno było chyba, wydaje mi się, że po prostu ja i Mateusz. Był taki moment, że razem z Mateuszem mieliśmy sporo pomysłów, to był taki bardzo nasz twórczy i kreatywny czas w czasach studenckich, gdzie funkcjonowała Południca, funkcjonował już Ludwik Zamenhof, powstawała Unitera Prodisz, zespół Boom Tralala i jeszcze właśnie rodziła się Hańba, czyli pomysł na zrobienie takiej punkowej orkiestry i plus wiele jeszcze innych pomysłów, które ostatecznie nie zostały zrealizowanych. I w pewnym momencie stwierdziliśmy, że trochę bez sensu mnożyć byty, że może zrobimy to jakoś po prostu jedną nazwę, jedną markę, gdzie te wszystkie nasze zespoły będziemy zbierać w jednej kupie. Więc stwierdziliśmy, że założymy Kaloryfra, żeby stworzyć taki własny label, bo już trochę tych zespołów mamy i przynajmniej jak ktoś, nie wiem, znajdzie Południcę, to nagle znajdzie też Unitre Prodisz albo Ludwika Zamenhofa i inne zespoły. I tak powstał Kaloryfer. I to było w czasach, kiedy właściwie rodził się Kaloryfer, też powolutku rodziła się Hańba, więc tak to wyglądało. No, a Hańba też po prostu kontynuowała to co Kaloryfer, główne założenia Kaloryfra, czyli stworzenie net labelu i wydawanie muzyki, która jest dostępna dla każdego samemu. Okej, okay, czyli powstał taki kolektyw czy net label, jak to nazwałeś, rozumiem, po to, żeby być w stanie wydawać samodzielnie swoje rzeczy. Czy to oznacza, że nie próbowaliście nigdy z żadnym z projektów sięgać czy zgłaszać się do jakiegoś większego labela? Mieliśmy doświadczenie z zespołem Południca właśnie, wydaliśmy te wydawnictwa w moich oczach i to był taki też nieszczęśliwy czas, że akurat płyta wtedy się, czy wytwórnia się wtedy akurat zwinęła i właściwie rzutem na taśmę jeszcze nas wydała, bo tam takie powiedzmy, tam wygraliśmy konkurs Przegląd Młodych Zespołów i musieli nas wydać, bo taki był regulamin konkursu, więc nas wydali właściwie i zaraz zamknęli wydawnictwo, więc właściwie ta płyta zupełnie przepadła bez echa. A to był też taki czas, kiedy się cofamy właśnie do roku 2010, o którym też mówił Jakub, kiedy właśnie królowało Caris on Fire i była trójka. To był taki moment, że nie było jeszcze Spotify'a, na YouTubie nie było dużo muzyki i ogólnie muzyka była w miarę ciężko dostępna w internecie. MySpace. Był MySpace wtedy jeszcze, no ale to były jakieś 3-4 kawałki, zazwyczaj jakieś takie wizytówki się wrzucało, nie całe płyty. I po prostu, i było tak, że były na przykład młode zespoły, na przykład jak Muchy, które swoją pierwszą płytę wrzuciły do sieci, bo nagrały to jako demo i tą płytę po prostu pełno moich znajomych, i też oczywiście ja, słuchaliśmy w kółko i bardzo ją lubiliśmy, ale potem jak Muchy wydały swoją oficjalną płytę Terror Romance, to się okazało, że tej płyty już nigdzie nie ma w internecie i w sensie trzeba tą płytę kupić fizyczną, a to były takie czasy, kiedy po prostu też nas nie było stać na kupowanie muzyki. I tak się działo z wieloma rzeczami, że jak zespół był dobry i wydawał oficjalnie muzykę w jakiejś małej wytwórni, to się okazywało, że tej muzyki już nie można było znaleźć w internecie, chyba że ktoś to spiratował i wrzucił na jakiegoś emula, ale raczej tej polskiej muzyki niezależnej było mało w samym internecie i brakowało mi po prostu, i rzadko artyści decydowali się wrzucać muzykę bezpośrednio do internetu, żeby można było ją ściągać, no bo to kradzież i nie chcieli udostępniać swojej pracy i tak dalej. My żeśmy wyszli z założenia, że chcemy udostępniać naszą muzykę, chcemy, żeby ta muzyka docierała do jak największej ilości ludzi. Czuliśmy, że to jest po prostu ważniejsze, że na przykład właśnie wracając do naszego pierwszego kontaktu z wytwórnią, czyli zespół Południca wydał płytę Spóźnione wejście w XXI wiek. Jak się okazała ta płyta, to właściwie nikt jej nie przysłuchał, nikt jej nie znał, no bo parę osób może tą płytę kupiło, parę naszych znajomych tam tą płytę dostało od nas i to gdzieś wszystko zniknęło, ale na przykład nasze jakieś dwie demówki, które wcześniej wrzuciliśmy w internet, to ludzie do tej pory znają. I na przykład zdarzało się, że na koncertach pytali jakieś utwory z pierwszej dymówki, które były dostępne na Last.fm-ie i były dostępne za darmo, więc miały dużo większy zasięg niż to nasza oficjalna płyta. Więc stwierdziliśmy, że zamiast po prostu gdzieś próbować wydawać w jakichś małych wytwórniach tą płytę, która gdzieś zniknie, to może jednak lepiej po prostu tą muzykę udostępniać i rozpowszechniać samemu.
No chyba, że się trafi naprawdę jakieś wydawnictwo, które ma naprawdę duży zasięg i może to gdzieś zaistnieć, ale jakoś wtedy stwierdziliśmy, że też nie ma sensu czekać i tak jak w amerykańskich filmach wysyłać te demówki i pukać do drzwi jakiegoś wielkiego majorsa, no po prostu grać koncerty i cieszyć się tym, czego się robi i udostępniać muzykę. Czy myśleliście wtedy w ogóle o tym, żeby spieniężać wasze granie? To znaczy, żeby się utrzymywać z grania albo żeby nawet nie utrzymywać się, tylko żeby mieć jakikolwiek przychód, dochód z grania? No utrzymywać się to na pewno nie, ale nie myśleliśmy o tym. Oczywiście staraliśmy się negocjować jakieś niewielkie stawki, które właściwie były de facto zwrotami i takie rzeczy się działy, ale mówię, to raczej była głównie dobra zabawa, jakaś taka młodzieńcza ekspresja artystyczna i wszyscy po prostu czuliśmy potrzebę, żeby to robić i byśmy to robili niezależnie od tego, czy nas za to płacili, czy nie. Znaczy tak samo też jak teraz, tylko że na mniejszą skalę, no. Bardzo mi się podoba, że użyłeś słowa, że robilibyście to niezależnie od tego, czy wam płacili, czy nie. Zastanawiam się, czy nie zbliżamy się do clue tego odcinka. Czy Hańba była pierwszym zespołem Karoryfra, który miał jakiś tak zwany większy zasięg? Tak. I co to oznaczał ten większy zasięg? Czym się objawił? Jakby w którym momencie wiedzieliście, że Hańba zażarła, że to jest ten większy zasięg? Moment, w którym zaczynasz grać więcej koncertów poza Krakowem. Tak naprawdę. No tak. Sytuacja, w której nie przejmujesz się tym, żeby zagrać w Krakowie, tylko raczej martwisz się, czy będziesz miał czas, żeby zagrać w Krakowie. Znaczy czy w mieście, z którego pochodzisz. Czyli tak naprawdę sytuacja, w którym Hańba wydała drugą epkę wtedy, czyli Wakacje 2013, i nagle zaczęły się pojawiać propozycje koncertowe jesienne, które sprawiały, że w sumie przestaliśmy grywać w Krakowie na jakiś czas, na chwilę. I to jest chyba taki moment, w którym to zażarło, a potem już poszło z górki, przy czym to też się faktycznie objawiało jakimś zainteresowaniem w internecie i tym, co Andrzej powiedział w kontekście Południcy, czy w ogóle właśnie spirytus mowem z Karoryfra i wszystkich naszych różnych aktywności muzycznych, czyli my to i tak chcieliśmy jak najszerzej pokazać światu, czyli no nie chowaliśmy tego, nie czekaliśmy, aż ktoś po nas przyjdzie, tylko raz, że to pokazaliśmy od razu w internecie, a dwa, że za tym poszło od razu, że trzeba z tym jechać, a nie czekać nie wiadomo na co i kogo. Mhm. A czy jakieś działania marketingowe uprawialiście w ogóle z Karoryfrem? Na zasadzie wydawaliście nową płytę i szła jakaś kampania, nie wiem, kampania to pewnie szumnie powiedziane, ale czy jakiekolwiek działania temu towarzyszyły, czy po prostu wrzucaliście na stronę Karoryfra i dzięki, wydaliśmy? No nie, to słowo kampania jest jak najbardziej słuszne. No. Dajesz, Andrzejek. Wystawialiśmy się na przykład na targach, tak, w miasto. Ale nie, tak poważnie. To kampania. Tak poważnie, że w takich pierwszych latach Karoryfra, kiedy jeszcze miałem dużo czasu i wkładałem sobie dużo energii, znaczy wszyscy sobie wkładaliśmy dużo energii, no to faktycznie ja robiłem jakiś taki mailing do... To był też taki czas, trochę teraz już to bardzo szybko się też widzę zmieniało, ale było dużo takich blogoportali muzycznych, które pisały recenzje i tych miejsc moim zdaniem było, mam wrażenie, więcej niż dzisiaj, może po prostu wtedy więcej śledziłem, byłem bardziej na bieżąco, bo były takie vlogi jak właśnie We Are From Poland. No właśnie Radek Soczko z tego słucham, ale już teraz mniej pisze recenzji. No ale takich miejsc było sporo, takich różnych właśnie blogów i różnych portali. Krakowska scena muzyczna recenzowała płyty krakowskie. Tak, na przykład. I robiłem ten mailing, gdzieś tam starałem się te zespoły promować, na ile po prostu to mogłem napisać też jakieś wiadomości i informacje, wysyłać do różnych stacji radiowych, no ale oczywiście ten zasięg był mały, no wtedy jeszcze, no teraz jest nam dużo, przychodzi nam to dużo łatwiej, ponieważ z Hańbą mamy już też jakieś powiedzmy wyrobione kontakty, ale no wtedy to, ale teraz tak czy siak już my tego nie robimy, to wszystko przejął Arek i możemy się po prostu skupić na tym, co nam wychodzi najlepiej, czyli nagraniu. To, o czym mówi Andrzej, czyli że robiliśmy mailing, że pisaliśmy do tych portali, że staraliśmy się łapać kontakty z dziennikarzami, czy z Krakowa, czy właśnie z mediów, które wydawało nam się, że mogą być zainteresowane.
Od razu aktywnie prowadziliśmy social media też i to też trzeba podkreślić, że my nie czekaliśmy, aż będzie odzew, tylko trochę staraliśmy się ten odzew generować. Produkowaliśmy masę tak zwanego marketingowym językiem lecąc kontentu, czyli poza płytami to były też od razu jakieś koszulki, to była masa grafik, to były fotomontaże, to były zdjęcia, to były stroje. I ja wiem, że to wszystko było chałupnicze i wiem, że to robiła banda pasjonatów, która nie widziała w tym jakiegoś właśnie marketingowego celu narzuconego przez jakiegoś biznes analityka, ale koniec końców to była pełnoprawna kampania promocyjna, marketingowa, robiona przy każdym nawet najgłupszym małym wydawnictwie i to jest chyba dźwignią tego wszystkiego, bo jest tak jak ująłeś to, Michał, że no wrzuciliście na stronę i elo, słuchajcie. No i masa niestety dobrych zespołów tak robi i robiła. No i no nie, to nie działa. Więc no, to jest masa jakiejś takiej drobnej, małej pracy, ale którą faktycznie zawsze robiliśmy, choć było to czysto intuicyjne, nie jakieś, nikt z nas nie czytał żadnych podręczników marketingu. Tak naprawdę główna promocja, i to chyba większość muzyków niezależnych przyzna, odbywa się grając koncerty na żywo i jeżdżąc z zespołem. I że gdybyśmy z hańbą po prostu sobie, nie wiem, postawili jakąś zaporową stawkę i że po prostu nie ruszymy się z Krakowa, dopóki nie dostaniemy jakiejś tam ogromnej sumy na głowę, no to pewnie byśmy byli dalej małym zespołem, a tak żeśmy postanowili po prostu wziąć te nasze instrumenty, wsiąść w samochód i jeździć gdziekolwiek, gdzie się dało i grać nawet na początku, nie wiem, dla 10 osób w małych klubach, albo nawet dla jednej, ale na przykład, która nas zaprosiła gdzieś tam potem. Więc po prostu... Na piwo. No nie, właśnie na kolejny koncert, to było super. Znaczy wiesz, to, co Andrzejek powiedział, też fajnie, powiedziałby nawet, że nie tyle ludzie czekają na stawki, co ojej, mam jechać 7 godzin, zagrać 2 godziny i wracać, bez sensu. to jest chyba gorsze. Zastanawiam się, kiedyś pojawił ten moment, że w waszej działalności zaczęły się pojawiać te osoby dodatkowe, bo cały czas pytam pod tym kątem niezależności, prawda? Byliście wy, robiliście niezależnie jakieś tak naprawdę hobby czy zajawkę, bo to chyba coś więcej niż hobby, czy po prostu jakąś pasję realizowaliście jako kaloryfer. I pytanie, kiedy się zaczęli pojawiać, kiedy zaczęły się pojawiać dodatkowe osoby, bo mieliście przecież menedżerkę, która była od początku z wami, czy pojawiła się w pewnym momencie? Właściwie nigdy się nie pojawiały dodatkowe osoby tak naprawdę, bo Iza była z nami od samego początku, właściwie po pierwszym koncercie dołączyła i wiem, że na przykład, to jest też a propos tego, co Kuba mówił o takiej o tej policji bankowej, o tej koszerności, więc w wielu środowiskach takich właśnie niezależnych, jak mówiliśmy, żeby rozmawiać na temat koncertów z naszą menadżerką, to tak było trochę z menadżerką, nie do rady bez menadżerki, stówkę mniej by było i tak dalej. ludzie totalnie nie łapali tego, że my nie działamy na tej zasadzie, że jest zespół i zewnętrzny management, tak. Tylko że Iza jest częścią zespołu, że to wszystko się dzieje oddolnie, wspólnie, grupowo. I tak naprawdę do naszej tutaj jakby do zespołu dołączył w pewnym momencie Arek w 2017 to był? 16? Nie, kiedy wydać 16. Znaczy po prostu przyszła antena i powiedziała, że chce wydać płytę. No tak, i Arek się też bardzo... Było takie dołączenie. Zaangażował się i bardzo się zżyliśmy i Arek teraz stał się też naszym menadżerem, więc tak naprawdę od zawsze działaliśmy z menadżerką na początku, a później z menadżerem i tak naprawdę ten sztab czy liczba osób wokół hańby się tak naprawdę nigdy nie powiększyła, w sensie takich, którzy są jakby częścią tego zespołu taką stałą. Raczej są osoby, z którymi współpracujemy stale, ale coraz bardziej my zlecamy na przykład pewne rzeczy im albo prosimy o współpracę. Ale to jest cały czas to samo, a to naprawdę większość rzeczy wykonuje cały czas Kuba i robi to samo od wielu lat. No. Poruszając właśnie ten wątek managementu, bo to jest chyba też taki, często mi się wydaje, patrząc okiem z laika czy patrząc z boku, na scenę muzyczną może się wydawać, że zespół przestaje być niezależny, czy przestaje być właśnie undergroundowy, tak zwany, też jest takie ładne słowo, jak pojawia się menedżer, management, tak, czyli otacza opieką takiego artystę, no i kreuje go tam na gwiazdę, albo nie wiem, na kogoś innego. No to u nas tego nigdy nie było,
do hańby ani do żadnego z zespołów hańbowych nigdy nie przyszedł management i powiedział: hej, słuchajcie, to teraz ubierzcie się trochę ładniej i trochę mniej tam przeklinajcie, to wam załatwię stawki dwa razy wyższe. Tylko to zawsze była taka organiczna nasza wewnętrzna praca i Iza tak naprawdę była częścią całego tego naszego punkowego, orkiestrowego sznytu, czyli to nie tylko był management na tej zasadzie, że hej, wy mi coś zlecacie, ja to robię, a tak poza tym to wracam do swojego życia, tylko to było tak, jestem częścią zespołu, żyjemy tym wszyscy razem 24 godziny na dobę i to się też objawiało w tym, co hańba zawsze robiła, czyli skoro twierdziliśmy, że jesteśmy pewną opowieścią, pewną fabułą, pewnym literackim konceptem, no to istniała Izolda Schnaps jako bohaterka tej całej opowieści, czyli też miała swoje alter ego. I też na przykład, no nie bójmy się tych określeń, ale gdzieś tam napomknęliśmy, na przykład managementom, gdy się zleca coś lub gdy managementy obejmują artystów, no to powiedzmy, że pobierają sobie prowizje za różne działania. U nas nigdy to nie funkcjonowało w systemie prowizyjnym, u nas po prostu wszystkie stawki, wszystkie profity, które gdzieś tam przychodziły do hańby, były zawsze dzielone równo. Czyli jeżeli działaliśmy w piątkę, to dzieliliśmy to na pięć, koniec tematu. Jeżeli ponosiliśmy jakieś koszty lub musieliśmy w coś zainwestować, to inwestowaliśmy w piątkę. I to jest właśnie ta taka fundamentalna różnica między tym, jak my to postrzegaliśmy i jak bardzo działaliśmy właśnie niezależnie od kogokolwiek i czegokolwiek, a tym, jak to właśnie funkcjonuje gdzieś tam na warunkach komercyjnych, gdzie no jest sobie niezależny management, czy agencja bookingowa, czy agencja marketingowa, no i mówi: hej, słuchaj, nagrałeś świetną płytę, a teraz nam zapłać, nie wiem, 1000 euro, to może ją wypromujemy. No to u nas nie, u nas to zawsze była oddolna praca, każdy gdzieś tam wkładał swoją cegiełkę, taka spółdzielnia muzyczna bardziej niż właśnie rynkowe zasady działania. I chyba to jest też jakiś tam kolejny, czwarty czy piąty chyba wyznacznik moim zdaniem tej niezależności. Mhm. Gatunek, taka DIY-owość. Co się pojawiło, że niezależnie gramy niezależnie od tego, czy ktoś nam płaci, czy ktoś nam nie płaci, tylko gramy po prostu i że robimy wszystko jako team, a nie, że tak. Podzlecamy po prostu. Znaczy, możemy podzlecać komuś obok, ale no jednak wspólnie się tym dzielimy i wspólnie tak jakby czerpiemy z tego korzyści. A pominąłeś najważniejszą rzecz, którą Andrzej wymienił na samym początku, czyli ta niezależność twórcza. Niezależność twórcza. Tak, czyli z daleka od policji gatunkowych. Kurczę, trafiłem na takich awangardowców cross-gatunkowych, którzy po prostu za nic sobie mają wszelkie prawidła i konwencje. Ciekaw jestem, jakby porozmawiać z jakimś jednak punkowcem, najlepiej starym punkowcem, co by miał do powiedzenia w tym temacie niezależności. Zaproś Arkadego z Anteny Krzyku, to ci powie. Z Arkiem jest fajny właśnie, tutaj tylko nawiązując do tego, że tam na początku robiliśmy jakieś rysy historyczne, to wiesz, też warto podkreślić, że my ten rys historyczny robimy ze swojej perspektywy i tak jakby no, z naszej świadomości, czyli gdzieś tam zaczynaliśmy się zajmować muzyką, interesować muzyką na początku wieku, po czym ci wejdzie taki właśnie Arkady Marczyński, który ci powie: hej, słuchajcie, ale niezal to my robiliśmy tam w latach 90. robiąc koncerty w Fugazi w Warszawie, nie? I tak naprawdę właśnie chyba to chodzi, że niezal to nigdy nie jest właśnie, to Andrzej też podkreślał fajnie, że tak naprawdę tutaj nie ma granic gatunkowych, bo to zawsze był jednak pewien sposób działania, a nie sposób grania. Czyli bardziej liczyło się to, że właśnie nie czekasz, aż policja punkowa czy tam policja folkowa ci zezwoli na nagranie, tylko wiesz, tylko robisz swoje niezależnie od tego, co inni mówią czy oczekują. Jak traktowaliście, znaczy już poniekąd odpowiedzieliście częściowo na to pytanie, ale jak traktowaliście zarabianie? Czy jest dla was taka granica niezależności związana z pieniędzmi? Czy tu nie chodzi o stawki, tylko chodzi o to, co robisz za te stawki. Do czego się nie posuniesz za pieniądze. No ale na przykład wyobrażacie sobie hańbę na, nie wiem, kampanii billboardowej, czy wchodzicie na billboardy telekomu? Ja powiem tak, że jest wielu takich purystów, którzy powiedzieliby, że nie, że to się by artysta sprzedał i tak dalej, bo występuje pod jakimś logotypem. Ja nie mam takiego radykalnego podejścia, bo zdarzają się to szczególnie w hip-hopie widać, ale też w popie, że na przykład
teraz jest taki, pojawiają się co jakiś czas taki cykl utworów, jakichś piosenek sponsorowanych, że dwóch artystów się spotyka i coś robi. Na przykład pamiętam taką kampanię, to był chyba Reebok, PZ zrobił numer z Jimkiem. I na przykład to był utwór w ramach kampanii reklamowej, ale wyszła z tego świetna rzecz i świetny teledysk i świetny numer i wszystko się zgadzało. Jeżeli to reklamowało Reebok, no to jeszcze przy tym artyści dobrze zarobili, a powstała przy tym bardzo dobra rzecz, no to ja przy takich na przykład akcjach marketingowych nie mam przeciwko. Jeżeli to jest po prostu dobry, jeżeli to nie jest po prostu billboard i świecisz ryjem, tylko idzie też coś poza tym, albo na przykład jest jakaś kampania, coś do czegoś prowadząca albo o czymś mówiąca, no to czemu nie? Znaczy, wiesz, to chcąc być takimi purystami, no to trzeba byłoby w czambuł potępić i zakopać wszystkich, którzy biorą udział w męskim graniu na przykład, no bo to nie jest nic innego jak kampania promocyjna żywca. Więc no, a z drugiej strony wiemy doskonale i nasi znajomi przecież grali na męskich graniach, no że dla wielu takich właśnie bardzo niezalowych czy niszowych artystów to była po pierwsze fajna okazja, żeby zrobić jakieś sensowne pieniądze, a po drugie no usłyszały o nich nagle tysiące ludzi, którzy w życiu by nie wiedzieli, że nie wiem, istnieje coś takiego jak Syny czy Hicksa. Czy Zamilska, która nagle wylądowała na głównej scenie męskiego grania, więc moim zdaniem to miało sens. Natomiast wiesz co, tu nawet nie chodzi o kampanie promocyjne, wydaje mi się, że reklamy już dzisiaj chyba nikogo aż tak nie razi, no chyba, że nie wiem, jakiś faszysta obok ciebie będzie na tym billboardzie, to raczej na pewno byśmy się do tego nie posunęli i faktycznie pojawiały się, hańba dostawała propozycje grania na quasi wiecach politycznych, za jakie trzeba uznać na przykład jakieś akcje kodu, no i tam było stanowcze nie, no bo nie interesuje nas dawanie twarzy do polityki. No były sytuacje, gdzie faktycznie otarliśmy się już o to, że czuliśmy, że nie do końca to jest to, co chcemy robić. To znaczy, wiesz, była dobra stawka, a impreza była taka, no niby pasowaliśmy, nie było okej, ale było widać, że to jest takie, no potrzebujemy takiego buntu koncesjonowanego właśnie, że no... Zagracie, a tak poza tym tu jest catering i macie dobry hotel i w sumie elo. A wiemy doskonale, że połowie ludzi na sali byśmy nie podali ręki. No więc no, były takie sytuacje trochę nie do końca, gdzieś tam na granicy tego wszystkiego, co byśmy chcieli robić i raczej unikamy tego typu rzeczy, bo nie, po prostu. To jest chyba faktycznie jakiś taki moment, w którym no, ciężko powiedzieć, że jesteś artystą niezależnym, skoro zaczynasz żyć z grania na imprezach, które są na przykład pod jednym szyldem polityczno-ideowym, tak? Czy dałoby się to podsumować jako pewna wierność swoim wartościom? Pewnie tak, ale wiesz co, my chyba nawet nie mieliśmy nigdy jakiejś takiej rozmowy o wartościach. To nie jest tak, że jest jakiś, nie wiem, kodeks Bushido, wojownika światła, hańby i wiesz, i po prostu trzymasz się tego, tylko sami jakoś zawsze oddolnie to czuliśmy i też mówię, nie zapominajmy od punktu wyjścia, do którego przyszedłeś do tego tematu, czyli kasa, tak? Moment, w którym stajesz się artystą żyjącym w jakiś sposób z występowania, sprawia, że tu jest właśnie ta trochę niezależność, tak? Czyli na ile jesteś w stanie sobie trochę od ust odjąć w imię właśnie jakichś swoich wartości czy artystycznych przekonań. No i tak naprawdę możemy za chwilę dojść do momentu, w którym uznamy, że najbardziej niezależni są ci, którzy już zarobili tyle na muzyce, że teraz mogą zrobić wszystko. Bycie zespołem niezależnym nie oznacza tego, że masz, nie wiem, mieszkać w piwnicy, nie mieć prądu i ogólnie unikać, być abnegatem jakimś totalnym, bo to też nie w tym rzecz. I jest masa fajnych, niezależnych artystów, którzy żyją z muzyki i sprzedają to, co robią i bardzo dobrze, że to robią, bo dzięki temu powstaje bardzo dużo fajnych rzeczy. Ale faktycznie można by na przykład wysnuć takie pytanie, dlaczego jest tak, że właśnie masa artystów, którzy gdzieś tam walczą o to przetrwanie, jest w stanie jednak trzymać się pewnych zasad, wartości, nie wiem, głośno wyrażać pewne przekonania i poglądy, a ci, którym już teoretycznie nie powinno zależeć i powiedzmy są w jakiś sposób stabilni i zabezpieczeni finansowo na przykład, i tak wolą tej niezależności się pozbywać w imię no czego, nie wiem, przychodów, popularności, czegoś tam. Więc chyba to jest jakąś też miarą niezależności.
to fajnie wyszło przy okazji teraz, czy Funduszu Wsparcia Kultury, czy wszystkich tych akcji pomocowych w pandemii, gdzie nagle się okazywało, że najwięksi beneficjenci tantiem radiowych nie mają za co żyć. a ludzie, którzy żyją z koncertów, no nie wiem, no, zagryźli zęby i poszli do pracy, tak. Więc no, to wszystko jest właśnie chyba jakąś też miarą właśnie wartości, zasad i postaw, o które pytałeś. Wspomniałeś tylko pobieżnie o tematach dotacji, ale spotkałem się z taką opinią jednego z niezależnych organizatorów w Krakowie, że nie biorę dotacji, bo jak już wezmę dotację, to jestem zależny, a ja tutaj reprezentuję scenę niezależną, nie wezmę ani grosza od miasta, od rządu i tak dalej. Czy to... Jak reagujecie na taką postawę? No nie wiem, ja uważam, że po prostu po pierwsze są pieniądze z podatków, to są pieniądze wspólne i to nieważne jaka daje władza, czy taka, czy inna, po prostu te pieniądze są jakoś, muszą być rozdysponowane i jeżeli dzięki temu na przykład mamy szansę gdzieś pojechać, zrobić coś wartościowego i te koncerty będą lepsze i bardziej wartościowe, bo nie wiem, bo przez to, że dostaniemy jakieś dofinansowanie, to możemy wziąć na przykład własnego akustyka, więcej sprzętu i busa. No i to samo na przykład jest z klubami i bardzo ładnie to pokazało na przykład, jak byliśmy na trasie w Niemczech i tam właściwie większość klubów niemieckich jest w jakiś sposób finansowana przez miasto, więc po pierwsze kluby stać na to, żeby zaprosić jakieś zespoły nawet z Polski, z zagranicy i zapłacić im stawkę, co w Polsce przy polskich warunkach klubowych jest po prostu niemożliwe, bo tylko się gra za bilety, ale jeżeli jesteś nieznanym zespołem, no to właściwie grasz za darmo albo właśnie za jakieś tam niewielkie stawki. No i te kluby są świetnie wyposażone, jest po prostu świetny sprzęt, jest zawsze jest osobno akustyk, jest osobno świetlik, jest na backstage'u, jest czeka na nas zawsze obiad i wszystko jest przygotowane, a po prostu jedzie tak naprawdę nieznany zespół z Polski, gra mały koncert gdzieś w małym mieście 100-tysięcznym, a się okazuje, że wszystko może być świetnie zrobione, bo klub jest współfinansowany przez miasto. Więc... to współfinansowanie tak naprawdę gwarantuje tą niezależność artystyczną, bo dokładnie. Dzięki temu, że są współfinansowani, nie muszą się martwić tym, czy sprzedadzą ten koncert, ani nie muszą się martwić ilością piwa wypitego przez ludzi, tylko po prostu ściągają wartościową muzykę, bo chcą ją udostępniać ludziom. Tak, tak, no jest też problem na przykład takich właśnie miejsc mocno punkowych, że większość tych miejsc na przykład bardzo słabo, jeżeli chodzi o sprzęt nagłośnieniowy i po prostu o warunki koncertowe, że no okej, to jest super miejsce, robi dużo koncertów, zaprasza dużo zespołów, no ale potem się okazuje, że przyjeżdżasz, tam co drugi kabel nie działa, co nie? I trzeba brać swoje rzeczy albo swój stół i teraz już często bierzemy swój sprzęt, bo po różnych doświadczeniach. No więc... Więc ja bym wolał, żeby kultura niezależna jednak dobrze brzmiała na tych koncertach i żeby zespoły dobrze brzmiały i nie interesuje mnie, czy to jest finansowane ze środków, nie wiem, samorządowych, czy państwowych, czy z Funduszu Wsparcia Kultury, czy jeszcze innych, ale wolałbym, żeby te zespoły właśnie brzmiały dobrze i te koncerty były przez to dobre. Znaczy, nam mocno przeorało głowę to, że na dosyć wczesnym etapie zaczęliśmy wyjeżdżać za granicę faktycznie i z jednej strony właśnie to, co Andrzej mówi, mocowaliśmy się w Polsce z jakimiś totalnymi absurdami momentami, po czym zagraliśmy w Holandii kilka koncertów zaproszeni przez The Kift, taką właśnie legendę sceny niezależnej, tak to nazwijmy, holenderskiej, tam powiązaną z DX i tymi wszystkimi ruchami właśnie jakimiś wolnościowymi, holenderskimi z lat 70-tych, 80-tych i nagle się okazuje, że wiesz, zespół, który jest To, co warto podkreślić, absolutnie niezależny twórczo i artystycznie, robiący swoją muzykę absolutnie unikalną w jakimś tam sensie, bo wydaje mi się, że na przykład w Polsce ciężko zespół, który grałby tak dziwne muzycznie rzeczy, a byłby jednocześnie popularny. I wiesz, i nagle się dowiadujemy, że oni mogą być właśnie niezależni twórczo, bo nie wiem, czy tam Ministerstwo Kultury Holandii, czy ta gmina, gdzie oni mieszkali, na jakichś totalnie preferencyjnych warunkach im sprzedała cały dom. Olbrzymią chałupę, gdzie mogli zrobić studio nagrań, gdzie mogą mieć pokoje gościnne dla właśnie zespołów, które są w trasie, gdzie mają kuchnię, gdzie się mogą spotykać, gdzie mają biuro, właśnie nie mają wytwórni, tworzą płyty DIY, gdzie więc zapraszają na przykład słuchaczy i wolontariuszy, żeby im pomogli te płyty sklejać, gdzie mają olbrzymi magazyn z setką instrumentów i tak dalej.
I wiesz, przyjeżdżasz jako mały zespół z Polski, który gdzieś tam się mocuje o to, żeby dostać gwarant 1000 zł, a nagle mówi ci zespół, że hej, no tak, słuchajcie, dostaliśmy dom, a tak w ogóle to teraz jesteśmy tam w 2-letnim programie stypendialnym, wszyscy muzycy generalnie dostają tam, nie wiem, średnią krajową jako stypendium i mogą się poświęcić, stworzyli dwie płyty w tym czasie, nie? I nagle tego słuchasz i tak, o kurde, po czym jedziesz do Stanów, kolebki muzyki jako takiej i masz totalnie odwrócenie, totalnie inny system, tak? Czyli stan wyposażenia technicznego klubów jest gorszy niż w Polsce i totalnie mózg ci pęka, no bo jak to? Po czym się okazuje, że tak naprawdę właśnie wszystko się opiera na biletach i dotacjach i właśnie ten model jest inny, to znaczy już oddolnie jest przyjęte, że okej, nie ma tego dofinansowania z góry, ale z kolei wszyscy mają poczucie, że to my za to płacimy oddolnie, więc masz wszystko jest mocą ludzi i oddolnego działania. Więc wiesz, w Polsce jesteśmy w takim totalnym rozkroku, mam wrażenie czasami, czyli z jednej strony to źle, gdy nie wiem, władza ma łożyć na naszą kulturę i to źle pod wieloma względami, bo jeden zakrzyknie, że to powinno iść na służbę zdrowia, a drugi zakrzyknie, że o kurde, straciłem wiarę i duszę, bo sprzedałem się diabłowi rządu. A z drugiej strony nie ma tego poczucia oddolnego, że hej, idę na koncert, więc ja chcę zapłacić za ten koncert. Ja jestem kumplem tych muzyków, więc nie będę ich prosił, czy wejdę bokiem, tylko jednak kupię płytę, same, kupię bilet. Same złe strony po prostu, tak zwane minusy i wady. Dokładnie. Obydwu rozwiązania. No, więc wiesz, no, wydaje mi się, że to jest to, że gdzieś tam jeszcze cały czas ten proces trwa i on oczywiście idzie ku lepszemu, ale z oporami i wydaje mi się, że właśnie chociażby przykład tego, jaki kociokwik powstał zarówno przy tej redystrybucji w ramach Funduszu Wsparcia Kultury, jak i przy okazji teraz rozmów o opłacie reprograficznej, no to jest właśnie taki znamienity przykład, że my ani nie chcemy kultury dotowanej państwowo, ani nie chcemy płacić na kulturę oddolnie, no przecież wiadomo, że wszyscy Netflixa podzielą na 4 rodziny, zamiast każdy wykupić pakiet. No więc skończy się tak, że w sumie chyba nikt tej kultury nie chce. No bo ani od góry, ani od dołu nie może być. No i gdzieś ten niezal musi być po środku, tak? Musisz pływać w tym wszystkim. Zanotowałem sobie tu jedno pytanie, które dokładnie odnosi się do tej analogii, którą użyłeś, chociaż w nieco innym kontekście, tego u góry, u dołu i po środku, że w Polsce jest mainstream i on jest u szczytu i jest gdzieś ten dół, gdzie każdy walczy o przeżycie, a nie ma tego środka, gdzie jest taki po prostu już się utrzymujesz z muzyki, już jesteś w stanie sensownie działać, ale no umówmy się, nie jesteś gwiazdą, ale z drugiej strony też nie żyjesz z dnia na dzień, tylko jesteś w stanie coś zaplanować i jakoś się z tego utrzymać. Ja powiem, że no moim zdaniem my reprezentowaliśmy taki środek, ale przyszła pandemia i faktycznie tego środka teraz nie ma i te środki moim zdaniem najbardziej ucierpiały w tej sytuacji, bo tak jak właśnie też... Nie tylko muzycznie. I nie tylko muzycznie, bo to co Kuba wspominał, że no nie żyjemy z tantiemów, właściwie tak naprawdę żyjemy głównie z koncertów. I nie żyjemy też ze sprzedaży płyt, ani po prostu takiego, nie mamy pasywnego dochodu, bo tak to się mówi. I jakby byliśmy na tym fajnym etapie, kiedy już mogliśmy odpuścić wiele pobocznych czynności zawodowych i mogliśmy się faktycznie skupić na muzyce i poświęcić się na to czasami stuprocentowo i być właśnie już w pełni niezależnym zespołem. I nagle przychodzi pandemia i właśnie się okazuje, że ten taki środek, który już powiedzmy, że zaistniał na scenie, trochę najbardziej dostał po dupie w tych czasach. No niestety. No też mam takie wrażenie, mnóstwo jakby muzyków sesyjnych, którzy de facto są tym środkiem, już się utrzymują z muzyki, a absolutnie nie są rozpoznawalni poza głównym wykonawcą, dla którego grają. I nagle ciach i z dnia na dzień zostają bez pracy, nie? Za dużo mają, żeby to rzucić i iść do McDonalda, a za mało, żeby się z tego utrzymać. I to faktycznie taki straszny moment. Czy wy wróciliście do jakiejś pracy pozamuzycznej w tym czasie? Tak, to było tak, że ja tuż przed pandemią na zasadzie wiedząc, że
będę miał, mamy tam kilka miesięcy przerwy z hańbą. Przypadkiem złapałem pracę w korpo, która miała być taką pracą na przeżycie, na zasadzie o, odłożę se na wakacje. Po czym nagle się okazuje, że robię tam już półtorej roku i końca nie widać w tym momencie. No nie, no różnych rzeczy zaczęliśmy się imać. Tam każdy stara się łapać rzeczy, które wiemy doskonale, że a, albo będzie można łatwo odpuścić, gdy wrócą koncerty, albo b, w jakiś sposób będzie można je połączyć z koncertami. I wydaje mi się, że też masa właśnie artystów tego środka, tak jak Andrzej to pisał, właśnie stanęła w takim rozkroku, czyli wciąż żyje tą nadzieją, że wróci jakaś normalność i życie koncertowe, więc robię coś na przeczekanie. I tak naprawdę od roku wszyscy jesteśmy już na takim jakimś no, w dziwnym stanie, jakiś, tam, tak jak się mówi, że ludzie chorujący na COVID mają tą mgłę covidową, to my właśnie w takim cholim tańcu się wszyscy bujamy, bo ani nie jesteśmy w stanie podjąć realnej pracy, bo każdemu pracodawcy mówimy, że wiesz, słuchaj, hola, ale ja tutaj za chwilę jadę w trasę, a ta trasa nie nadchodzi. A jednocześnie, wiesz, nie masz serca, żeby sprzedać instrumenty i dobra, sorry, to ja już odpuszczam se granie, może jednak faktycznie pójdę do korpo albo gdzieś tam. No, to jest trudny temat, bo tak naprawdę, jeżeli ta sytuacja się przeciągnie jeszcze o jakąś jedną albo dwie fale, jeden, dwa lockdowny, no albo się skończy ciężkimi depresjami, albo się skończy właśnie porzuceniem muzyki przez masę artystów. No tym bardziej, że obecna sytuacja teraz, ta, która jest dokładnie w obecnych tygodniach, pokazuje, że no, muzyka jest absolutnie na szarym końcu układu pokarmowego. więc no. Poruszyliście już ten wątek wcześniej, mówiąc o tym, że jednak uruchomiliście kampanię marketingową i tak naprawdę podjęliście aktywne działania, żeby poszerzyć krąg odbiorców. Natomiast mam takie nieustające wrażenie, że jest część zespołów niezależnych czy niezalowych, które, dla których staranie się o sukces jest już wykreśleniem ich z listy zespołów niezależnych. Czyli jednym słowem, jak się starasz i zabiegasz świadomie o atencję, o wykonujesz jakieś działania marketingowe, to znaczy, że jesteś już skreślony, że brzydzimy się marketingiem, że trochę mam wrażenie, że niezal to bardziej oznacza nie zależy mi, a nie, że niezależny. Czy zgadzacie się lub nie zgadzacie się z takim postawieniem sprawy? Znaczy są dwie, ja bym powiedział, że są różne strony, dwie strony tego medalu, bo jest coś takiego na rzeczy, że na scenie niezależnej trochę jest taka postawa, że robi się pewne rzeczy na odbiór. Że się jak robi, że aż się prowadzi od niechcenia będzie społecznościowe, że się wrzucę jakieś kawałki, tak wiesz, po prostu, a se wrzucę, se napiszę jakiś nieśmieszny żarcik. I tak jest to prowadzone bardzo niechlujnie i trochę mnie denerwuje taka postawa, że chyba, że jest taka postawa, która jest jakby spójna, wizerunkowa, tak jak właśnie wspomniałem na początku Zdechły Osa, który właśnie taką postawą bardzo mocno kontestującą rzeczywistość i robiąca wszystko tak niechlujnie, jakby tworzy swój wizerunek i tworzy całościowy taki obraz siebie. To jest jakby spójną koncepcją, więc troszeczkę inaczej to wygląda. Więc jakby mi się podoba, jak ktoś jest robiony dobrze, jakiś pomysł na prowadzenie mediów społecznościowych. Ja na przykład tak miałem z Siksą, że ja zanim Siksę kiedykolwiek usłyszałem na koncercie, to trafiłem gdzieś na jakiś tam ich właśnie Facebooka i zobaczyłem, mówię, ale wspaniały koncept, jest prowadzony jakaś tam historia, jakaś opowieść, jakiejś postaci, jakiejś Siksy, która opowiada na ten temat. I ja mówię, jak mi to strasznie spodobało od razu, że to jest świetnie zrobione, jak to jest pomysłowe. No i moim zdaniem to jest po prostu... Nie wiem, czy klucz do sukcesu, ale po prostu bardzo lubię, jeżeli się o to dba i o tym się myśli i jest to tak dobrze prowadzone. Więc ja się cieszę, że u nas jest właśnie Jakub, który dba o to, żeby i czereśnie, i hańba były dobrze prowadzone, bo jeżeli coś miało być źle prowadzone, to ja po prostu odpuszczam i tak jest z innymi tutaj mediami społecznościowymi i moich innych zespołów, które ja prowadziłem. Więc uważam, że jest, że po prostu, że jeżeli masz robić to dobrze, to róbmy to dobrze, a nie tak po prostu... Także robimy tak, ale to w sumie nie czytajcie tego, bo ja jestem taki niezależny i wrzucę co od niechcenia jakiś numer. A druga rzecz jest taka, że tak jak mówisz o tych kampaniach marketingowych, to
nie wiem, jakoś nie ma nic przeciwko, ale, ale czasami jest tak, że na przykład jakieś niszowe zespoły się promują na Facebooku i przez tydzień widzę post jednego zespołu, że, którego w ogóle nie słucham i nie wiem czemu, co sobie się pojawia i nawet nie znam, że przez tydzień widzę, że wysłuchaj płytę albo kup płytę i wykupywanie tych targetowanych reklam, które ci się pojawiają przez tydzień bezsensownie i nie może ta reklama zniknąć, a tak już po prostu polubisz ten post, a i tak on dalej jest po prostu. Więc to nie wiem, czy też takie bycie, powiedzmy, że w ten sposób nachalny jest dobrą drogą do jakiejś tam, nie wiem, do tego, żeby posłuchać tego zespołu, bo mnie to na przykład też trochę odstręcza. Ja bym tutaj jeszcze dołożył jedną rzecz poza samym marketingiem czy social mediami, czyli jakość tego, jak się gra i co się gra, bo ja rozumiem cały nurt lo-fi, ja rozumiem brud w muzyce i uwielbiam brudną muzykę, ale na przykład to, że no na pewno nie jest miarą niezależności to, że ktoś wychodzi i ma, nie wiem, rozpieprzony sprzęt, tak? Albo nie kuma w ogóle, jak podpiąć kostki gitarowe, ale ma ich 40, bo ma być masa sprzęgrzeń. Więc no, no nie, to nie jest niezal. I nie jest niezależnością artystyczną to, że spóźniasz się na próbę, nie szanujesz ekipy i w ogóle po koncercie masz w nosie publiczność, która być może chciałaby z tobą pogadać. To nie. To raczej nasze rozumienie niezależności oznacza, że okej, robisz to, co ty chcesz, ale szanujesz ludzi po prostu, bez względu na wszystko. To jest, ten cytat trzeba będzie wyjąć jako nagłówek i tytuł dla tego podcastu, że robisz co chcesz, ale szanujesz ludzi. Podsumowując, bo tak sobie notowałem w trakcie naszej rozmowy, niezależność to gatunek, z pytajnikiem odpowiedzieliśmy właściwie, że nie. DIY / DIT, czyli do it together, i ta miarą niezależności, cytuję, są ludzie skupiający się wokół jednego celu. Niezależność artystyczna, że jesteśmy zespołem i że dzielimy się razem w zespole i działamy jako zespół. Wierność wartościom, nawet jeśli są niewypowiedziane. Nie równa się nie zależy, wręcz przeciwnie. Zależy, ale z umiarem i bez nachalności. Kasa, tak, i miarą tej niezależności jest też to, na ile jesteś sobie w stanie odjąć od ust, żeby postawić na swoim. Dotacje, tak, bo podnoszą jakość sztuki i tego poziomu artystycznego i tak naprawdę zwiększają niezależność, czy umożliwiają wręcz prawdziwą niezależność. Czy to się wszystko zgadza? To był ekstrakt z naszej rozmowy, tak. Bardzo się cieszę. Mamy więc autoryzowany ekstrakt z rozmowy. Wydaje mi się, że to wszystko fajnie składa się na definicję niezależności i że udało nam się w tej rozmowie dotrzeć do centrum i bardzo się z tego cieszę. Bardzo wam dziękuję. Myślę, że te wnioski są do zastosowania w życiu. Słuchajcie, teraz możemy uczyć w Akademii, jak stać się prawdziwym, niezależnym zespołem. Niekoniecznie, ale zawsze to jakiś food for thought, tak zwany, w sensie materiał. Ja chciałbym zauważyć, że nie poruszyliśmy kwestii, które się z tym wszystkim wiążą, z tą ciemną stroną, czyli wiesz, działasz jako zespół i jest to takie mocowanie się, ale ile jest w tym wszystkim wkurwu i frustracji czasami, to tylko my wiemy, nie? I tak samo wiesz, to do it yourself też oznacza no, ogromną odpowiedzialność, tak? Bo to nie jest tak, że skoro jesteś niezależny twórczo i organizacyjnie, to wiesz, świetnie, bo teraz ty zrobisz sobie wszystko, tylko to oznacza to, co wiesz, Andrzej powiedział, że no miał więcej czasu i pasji, no tak, no to znaczy, że siadałeś na dupie i przez 4 godziny dziennie klepałeś maile przez tam 2 tygodnie, nie? I po prostu niezależność no, dużo więcej wymaga od zależności, zawsze. No, prawdziwa wolność jest trudniejsza od... Wiesz, tak naprawdę w głębi duszy czasami marzymy o tym, żeby ktoś do nas zapukał, powiedział, hej chłopaki, mam już okładkę, gotowy tytuł, nagrajcie jeszcze ten materiał, tylko ja się wszystkim zajmę, co nie? Tak, tak. Miarą prawdziwej niezależności jest na przykład to, że jedziemy nagrać płytę i okej, nie jest niezależnością to, że wynajęliśmy chatę, nie jest niezależnością to, że nie wiem, przywozimy w pełni swój sprzęt, sami się rozkładamy, podpinamy, wszystko ten, ale stary, miarą niezależności jest to, że
Andrzej z Mateuszem i z Adasiem nagrywali bębny i cyzelowali brzmienie, a w tym czasie ja z Wojtkiem kroiłem cebulę, bo też sobie sami żarcie gotowaliśmy przez 5 dni nagrywania płyty, nie? I to jest niezal, czyli wiesz, zespół sam się wyżywi, tak? Znaczy wiesz, to jest jak taka szalka, nie? W sensie im bardziej jesteś zależny muzycznie, o, przykładem niech będzie etap, kiedy powstawała Hańba i Karoryfer, ja byłem na etacie w orkiestrze dętej w Nowej Hucie. Mhm. Miałem normalnie umowę zlecenie, miałem płacone za próby i występy. Ja przychodziłem na próbę, moim zadaniem było jak najlepiej zagrać swoją partię. Nie interesowało mnie to, kto załatwia nuty, kto przyniesie instrument, kto załatwi stroje do grania. Totalnie miałem to w nosie. Miałem płacone za to, żeby grać. I więc wiesz, im bardziej jesteś zależny, tym mniej możesz być zaangażowany. To znaczy robisz, odpierdalasz swoje, kończysz szychtę, wychodzisz. Dziękuję, elo. Natomiast chcesz być niezależny muzycznie, czyli im bardziej chcesz, żeby było wszystko robione na twoich warunkach, nagrywane na twoich warunkach, artystycznie grane to, co ty chcesz i jak tylko ty chcesz, no tym bardziej musisz być zaangażowany. Koniec, kropka. Chyba taka konkluzja, że zastanówcie się, słuchacze, dobrze, zanim porwiecie się na bycie niezależnym artystą. No, zdecydowanie. Przemyślcie to dwa razy. Michał, czy jest już jakaś publikacja popularno-naukowa, na przykład książka, w sensie zespół, a rodzina na przykład, jak prowadzi zespół będąc rodzicem na przykład, czy już coś takiego istnieje? Myślisz, że takie how to? Na przykład, no, że, porady, no, że od A do Z. Tu Lidza powinien być najlepszym tym narratorem tej książki. No nie, to jak, no, Lidza ma prostą receptę. Pakujesz całą rodzinę w busa i spieniężasz. Trzeba myśleć przyszłościowo, więc inwestować w rodzinę też trzeba, choćby nawet po to, żeby potem ktoś przychodził na koncerty. Menedżerem. A to też. Proszę Państwa, muszę Was jeszcze zachęcić do takich standardowych rzeczy. Zostawcie łapkę w górę, klikajcie, tak. Klikajcie subskrypcję. Ale nie nachalnie, Michał, pamiętaj. No. Dziękuję Wam bardzo. To był Kuba Lewicki i Andrzej Zagajewski z zespołu Hańba. Ja jestem Michał Wójcik i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Tak Brzmi Miasto.